Siemano, siemano, z tej strony Dragon. Chcieliście poradniczek, pisaliście mi: Dragon, Dragon, zrób poradniczek o Iwonce, bo my nie wiemy, jak to zrobić. Więc dzisiaj będzie poradniczek na temat właśnie Iwonki. Ta, co widzicie teraz na ekranie, to jest przygotowanie Iwonki do czytania, albo Marzenki, albo Karolinki, albo innej tam, jak sobie ją nazwiecie. Więc wchodzimy na taką stronę jak Speed Chat. I tutaj musimy kliknąć sobie Connect. Lecimy sobie Connect. On wam oczywiście tutaj powie, że macie zezwolić na połączenie konta YouTube z tą właśnie stroną. Wszystko będzie fajnie. Oczywiście tak, tu pokażę wam, że jesteście offline, że jesteście przypisani na YouTube'a. Tutaj wasze followingi, czyli wasze suby, tak? Licznik subów. Tu możecie sobie oczywiście zaznaczyć YouTube'a, jeszcze możecie sobie ewentualnie pytknąć sobie właśnie o Twitcha, on was tutaj powinien zalogować. Ale ja niestety nie mam Twitcha, już nie kręcę na Twitchu. No i pierwsza podstawowa zakładka, czyli Control Panel. Mamy pierwszą zakładkę General. W Generalu zaznaczamy tak, jak jest, a jeżeli ktoś by tam chciał coś sobie porobić, albo ewentualnie mu przetłumaczy, bo moja strona niestety nie tłumaczy na polski, więc a zbytnio na angielskim się nie znam, a nie chcę mi się bawić w tłumaczenia, to może sobie tam pogrzebać. Druga zakładka to jest Voice, czyli to, co właśnie Iwonka czyta. Tu musicie sobie, jeżeli macie zaznaczone, to zaznaczacie, tutaj robicie sobie pauzunię, tutaj też zaznaczacie, robicie Google Polski i wszystko działa. Powinno czytać wtedy w czacie w pierwszym tu będziecie mieli jeszcze wpisane sed, więc ten sed sobie wyrzucacie, robicie sobie taką przerwę, też nie za jedną spację, nie za dużo, żeby ona pomiędzy usernamę a czytaniem też nie było jakiejś dłuższej przerwy, bo czym większa spacja, tym dłuższe czytanie. Kolejną tutaj zakładką to jest, powiem wam nawet szczerze, że nie wiem. Tutaj zaznaczamy sobie prawie wszyściuteńko. Przechodzimy do kolejnej zakładki Events. W evencie to jest ten Welcoming, czyli witamy. Tutaj sobie ustawiamy obydwa znaczniki. Usernamy i witam na kanale, czyli to jest to, co u mnie Iwonka, jak napiszecie pierwszy raz, to was wita. Drugą zakładką jest Following. Following to jest te właśnie nasze suby, jak dostaniemy. Też sobie to zaznaczamy i po usernamy, po przecinku wykasowujemy wszystko i wpisujemy swoją frazę, tak? Żeby było wszystko ładnie, pięknie. Każdy sobie może wymyślić swoją. No i z ustawień to by było na tyle. Bo tutaj już, jak chcecie się dalej bawić, to jest jeszcze hosting i super chat. Ale ja tego nie zaznaczam, bo mi to jest niepotrzebne. No i tak to wygląda. Tak wygląda cała Iwonka. Oczywiście link do strony będzie w opisie. Mam nadzieję, że w tym poradniku wam pomogłem. Jak tak, to strzelcie łapę w górę, dajcie suba. Udostępnijcie znajomym, niech to będzie coraz więcej. No i co, widzimy się w kolejnym live'ie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.